Panie Michale. Dzień dobry, panie Maćku. Zaczynamy. Zaczynamy. Witam w unikalnej audycji z Warszawy Roots from Warsaw. Maciek Szajkowski. Zapraszam do odkrywania polskiej muzyki korzennej. Scena etnofolkowa, awangardowa. Nowa muzyka, nowa kultura, nowa rewolucja. We wstrząsającej odsłonie audycji Roots from Warsaw. To poważna sprawa. Zaczynają się żarty. Prawdziwa Warszawa. Formacja Andrusów, doborowych apaszów miejskich. Wawa Muffin. Dzień dobry. Dobry wieczór. Mister Regenerator, Wawa Muffin. Pozdrawiamy serdecznie. Olo Madaszipi, pan Regenerator. Miejsce Andrusi, partyzantka warszawska, Wawa Muffin, czyli wulkaniczna, prawdziwa torpeda dźwiękowa, ale wskazująca radykalnie na waszą tożsamość. Dokładnie. Jesteśmy partyzantami, ale zamiast broni palnej używamy mikrofonów. Tak jak powiedziałeś, Wawa Muffin to Wawa, czyli Warszawa, i Raga Muffin, czyli styl nawijki ulicznej, prosto z Jamajki. Ludzi narzeka, to mnie czasem boli, ale tu się wychowałem, miałem reggae do woli. Immanuel O'Casey okay, sam tu na parkiecie królują szalone jazzista. Warszawski też tu ciągle pada. Moje miasto, a w nim reggae gromada. Rozkwita na drzewach reggae rytmika. Moje miasto, a w nim pozytywna ekipa. Saska kępa wypełniona jest wibracją. Grochów jest kolejną kosmiczną raga stacją. Żoliborek pachnie jak Montego Bay. Buja za dyba, buja za dyba, buja za dyba mnie. Na ile mocne jest w waszych działaniach artystowskich odwołanie do tradycji warszawskich? Grzesiuka, kapeli Czerniakowskiej, orkiestry z Chmielnej, Tyrmanda i całej doborowej reprezentacji apaszowskiej. Te odwołania się pojawiają jakoś dosyć często. Znaczy na pewno nie w każdym numerze, nie w każdej piosence. Pablo jest wielkim fanem historii Warszawy i szeregu anegdot z tą historią, z różnymi historiami związanych. I to gdzieś tam przemyca w tekstach dosyć często. Ja ostatnio przemyciłem też grzesiukowską sytuację. To była taka książka Grzesiuka, jedna z trzech, które napisał w ciągu swojego jakże kolorowego i bujnego apaszowskiego życia. Chodzi o Bosa, ale w Ostrogach. My tutaj żyjemy bosko, ale w Ostrogach. Nie zawracaj kontrafałdy, że w Warszawie byłeś. Bo na Saskie Kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało, wieczne tam wesele. Karuzela kręci młyn diabelski miele. Nie zawracaj kontrafałdy,
że w Warszawie byłeś, bo na zaskiek MP wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało, wiesz, że tam wesele karuzela kręci, magia bez limiele. Panowie, w pełni świadoma ekipa, przekaz, słowo i muzyka. Również wskazujecie na tradycję i wasz szacunek do sceny reggae i jej eksplozji w Polsce w latach 80. takich formacji jak Izrael, Rap, Bakszysz, oddając szacunek pionierom, jednocześnie rozwijacie i ten gatunek. Wiesz, to sytuacja wygląda tak, że reggae w Polsce nie pojawiło się na początku XXI wieku, wtedy, kiedy powstał zespół Wawa Muffin. Po prostu sytuacja sięga dużo, dużo, dużo głębiej, czyli do początku, powiedzmy, lat 80., kiedy w Polsce bardzo, bardzo dużo ludzi słuchało punk rocka. Wiadomo, w Londynie były zespoły punkowe, był Clash i było dużo, dużo wpływów właśnie jamajskich. I my żeśmy chyba się po prostu nauczyli łączyć to reggae z punk rockiem. No i od tamtej pory wszystko się jakby tak toczy. Musimy pamiętać o starych mistrzach, bo gdybyśmy nie pamiętali o starych mistrzach, to byśmy nie pamiętali o swoich własnych narodzinach. Hooligan roots of the streets, fire wicked man, a fire Babylonian. Hooligan roots of the streets, fire upon a fire governmental. Hooligan roots of the streets, fire upon a Babylonian wicked. Hooligan roots of the streets, fire governmental. Ja mam reggae wytrapane w sercu jak taki w tramwajach. Każda nowa pulsacja moje tempo podaja, a ja idę grochowską. Jesteście pozytywnymi chuliganami, szlachetnymi bandytami. Znaczy, jeżeli chodzi o bandyterkę, to ewentualnie tylko mordujemy nienawiść. A jeżeli chodzi o chuliganerkę, to jesteśmy chuliganami miłości. Chuligan Roots to chuligani miłości, to korzenni chuligani, prawdziwi wojownicy, którzy po prostu walczą sercem, a nie pięścią. Nie? Hooligan Roots of the streets, fire wicked man, a fire Babylonian. Hooligan Roots of the streets, fire upon a fire governmental. Hooligan Roots of the streets, fire upon wicked man. Hooligan Roots of the streets, fire upon governmental. W trzech słowach, jak mielibyście powiedzieć, Wawa to Ragamuffin Jedi. Jeszcze jedno słowo. Moc. Moc. Niechaj moc będzie z wami. Na potęgę posępnego czerepu. Jest. Mocy przybywaj. Gośćmi Roots of Warsaw byli Olo Mothership i jego eminencja Mr. Regenerator, Wawa Muffina Doborowa, Andrusowska Ferajna. Szacunek. Yo. W audycji Roots from Warsaw mam przyjemność przedstawić Marię Pomianowską, kompozytorka, muzyk, pedagog. Dobry wieczór, Marysiu. Witam. Ostatnio spektakularne sukcesy osiągasz z albumem Chopin na 5 kontynentach. Podoba się w Chinach, w Japonii, w Afryce, w Azji. Doskonałe recenzje, fantastyczne przyjęcie publiczności. Opowiedz o tym przedsięwzięciu. Rzeczywiście to nawet dla mnie zaskoczenie, że ta płyta tak utrafiła w gusta współczesne, ponieważ jest to właściwie próba przeniesienia muzyki naszego genialnego kompozytora Fryderyka Chopina troszeczkę w taką inną przestrzeń, właśnie przestrzeń instrumentarium i co więcej melodii etnicznych z różnych stron świata. Okazało się, że muzyka Chopina jest na tyle rozciągliwa i no właśnie to jest ta jej genialność, że przeniesiona na inne instrumenty, ta muzyka cały czas się broni i podoba się w tych dalekich, odległych krajach. W jednej z twoich kompozycji, Chopin w Indiach, udało ci się połączyć dwie największe twoje fascynacje. Indie, kraj i muzyka Orientu i polską muzykę tradycyjną.
Tak, utwór, który nawiązuje do Larga z Fantazji Impromptu Fryderyka Chopina, to jest właśnie taka kompozycja, która najbardziej jakby w moim odczuciu pasowała do tych fascynacji Indiami. Od Indii zaczęło się granie improwizacji w moim życiu, zaczęło się granie na dziwnych instrumentach, które dały potem początek rekonstrukcji polskich zapomnianych instrumentów muzycznych, takich jak suka biłgorejska czy fidel płocka. Sposób myślenia o muzyce, rodzaj przepływu czasu, w jaki sposób Hindusi postrzegają to, czy w ogóle... Przede wszystkim cieszenie się muzyką, to jest to, czego nauczyły mnie Indie. I całe Largo, które w nastroju generalnie skomponowane jest jako utwór dość poważny, tutaj w takim przeniesieniu na instrumentarium etniczne Indii, ale też i polskie instrumenty tam grają ludowe, jest bardzo radosne i takie pełne jakby nadziei. To jest takim przykładem współczesnej globalnej wioski, świata, w którym żyjemy i muzyki XXI wieku, która łączy, a nie dzieli gatunkowo, która jest dialogiem międzykulturowym, tak jak i współczesny świat. Na przykład kompozycja Chopin w Andaluzji. Chopin w Andaluzji, czyli konkretnie przeróbka Fryderyka Chopina, walca cis-moll, to też jest osobna historia. Przyszło mi do głowy, że walc, który ja bardzo lubię, bo ma piękną melodykę i harmonię, mnie przyszło do głowy, że właściwie mnie on tylko i wyłącznie pasuje w Andaluzji, gdzieś właśnie na jakiejś gitarze flamenco. No i zadzwoniłam do Michała Czachowskiego z zapytaniem, powiedział: słucham? Jaki walc, przepraszam. Jaki Chopin. Jaki Chopin. Ja powiedziałam: ale Michał, proszę cię, nie denerwuj się, weź nuty, posłuchaj MP3 i zastanów się, bo ja słyszę tylko tutaj flamenco, twoją gitarę. I po dwóch dniach, on wszedł do studia, siedział przez chyba dwie doby, przesłał mi rewelacyjnie to zrobione przez siebie i powiedział: tylko bardzo proszę, błagam, nie zmieniaj żadnej nuty, bo ja się tak zżyłem z tym utworem, to jest czysta muzyka flamenco. Kolejna brawurowa odsłona naszego wstrząsającego programu Roots from Warsaw i przedstawiciel najbardziej zakonspirowanego w czeluściach undergroundu zespołu Mitch & Mitch, Macio Moretti, rzecznik prasowy tej formacji. Cześć, Macio. Rzecznik czy przedstawiciel to chyba jest za dużo powiedziane. Ja po prostu obserwuję ten zespół na Facebooku i na bieżąco jestem z tym, co oni tam robią, w związku z czym jestem w stanie udzielić w miarę aktualnych informacji na ich temat.
wiem, że trwa od wielu, wielu lat spór między fanami Mitch & Mitch. Cóż to jest za rodzaj muzyki, jeśli miałbyś określić tę grupę, która jest najbliższa prawdy, to skłoniłbyś się ku której wersji? To ewidentnie muzyka XXI wieku, a jak wiadomo, po prostu nie mamy informacji na temat, jaka to będzie muzyka w XXI wieku, więc nazwy dla niej również nie ma, no po prostu. Yes, we need that. Jeden z nielicznych w ostatnim półwieczu koncertów Mitch & Mitch w Polsce odbył się w Centralnym Domu Kultury. Wiem, byłem tam. Jak wrażenie? No właśnie nie mogłem się dopchać, bo było tyle ludzi i byłem po prostu w piwnicy. Słyszałem tylko rezonujące rury od kaloryferów. Ale wszyscy, jak jeden mąż, mówili, że było naprawdę fatalnie. Znaczy świetnie. Było naprawdę świetnie. No jak wiadomo, z tego koncertu została wydana płyta DVD, której jeszcze nie oglądałem i prawdopodobnie nie obejrzę, bo nie... Jest niedostępna. Jest dość rzadkim okazem, ale jest to kawał dobrego DVD, tak bym powiedział. Macio, czy wiadomo coś tobie na temat koncertów Mitch & Mitch w najbliższym czasie? Gdzie ich właściwie można odszukać? Wiem, że grają już za chwilę, w piątek grają Kulturalnej w Warszawie. Potem lecą do Brazylii 3 dni później i tam grają 5 koncertów. Potem wracają, grają jakieś takie niedobitki krajowe i koniec. I the end. W przyszłym roku grają tylko po całym świecie, ale Polski nie odwiedzą. To wiem. Wypatrujemy zatem powrotu wielkiego Mitch & Mitch w Glory. Starczą ja również, do Polski. Również. Bardzo ciekaw. Trzymamy za to kciuki. Macio Moretti był naszym gościem. Dziękuję. Roots from Warsaw. Mitch & Mitch. Thank you. Galaktycznej audycji Roots from Warsaw. Witam Michała Kurczyńskiego, kompozytora, klarnecistę, saksofonistę, wokalistę, performera. Cześć Michał. Witam. Przed wojną w Polsce mieliśmy największą społeczność żydowską na świecie. Powiedz, jak ty odkryłeś tę kulturę, muzykę i tradycję? Bardzo ważnym dla mnie elementem w byciu z jakąś tradycją muzyczną jest kontakt emocjonalny z daną tradycją, w tym przypadku z muzyką żydowską, która sama w sobie jest niezwykle emocjonalna, opiera się na bardzo takich oddziałujących na człowieka silnie emocjach. Formacja Zukunft bardzo wyraźnie wpisuje się w ten nurt nowej muzyki żydowskiej, a jednocześnie jest ważnym elementem, czy nawet filarem sceny, którą mamy w Warszawie.
Tak, dzieje się tak dlatego, ponieważ mamy bardzo, wydaje mi się, świeże podejście do muzyki żydowskiej, dlatego że poszukujemy przede wszystkim bardzo żywotnych, że tak powiem, elementów tej muzyce, czyli przede wszystkim taneczności, pewnych elementów transowości. Silnie nas to inspiruje wręcz do czegoś takiego, żeby na tyle być aktywnym na scenie, czyli do na przykład inspirowania się własnym ruchem, który wypływa znowu z sekcji tego zespołu, czyli Rafaela Rogińskiego na gitarze elektrycznej i Pawła Szpury na perkusji. To jest bardzo dla nas inspirujące, dla mnie i dla Pawła. Najsilniejszym animatorem tej tradycji na gruncie zespołu Cukrów jest Rafael Rogiński, który ma większe doświadczenia z nas wszystkich w poszukiwaniu i badaniu muzyki żydowskiej. Ze względu też na to, że tworzył wcześniej różne inne zespoły, takie jak Szofar. Temat jest źródłowy, wasze wykonanie, rozwinięcie bardzo autorskie. Dokładnie, tak właśnie jest i tak staramy się to rozumieć, tą relację z tradycją muzyki żydowskiej. No i wiele tam elementów muzyki współczesnej, energia wręcz punk rockowa momentami. Tak, tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że udaje nam się kontaktować w jakiś sposób z tamtym światem, który był kiedyś, jeszcze przed wojną, i z tymi elementami tej muzyki, które były w tamtych czasach bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dzięki, Michale, za spotkanie. Michał Górczyński, formacja Zukunft, co znaczy przyszłość. Roots from Warsaw. Sprawdźcie to. Zaszczyt pełnić honory gospodarza w programie Roots from Warsaw, audycji transkontynentalnej prezentującą warszawską scenę muzyki korzennej. I podstępnym zamiarem było również zaproszenie do tej audycji kapeli ze wsi Warszawa. Piotrze, skąd fascynacja muzyką Mazowsza, muzyką tradycyjną? Ja generalnie wywodzę się z nurtu muzyki klasycznej. Właściwie przeszedłem całą ścieżkę muzyka klasycznego i gdzieś przez przypadek kiedyś trafiłem do studia, żeby nagrać kilka dźwięków etnicznych. Potem na parę lat związałem się z zespołem Marysi Pomianowskiej, potem prosto do kapeli transfer. Trafiłem, tak. Udany transfer. Lepsza rola rani, niż ta rola późniejsza. Lepsza rola rani, niż ta rola późniejsza.
nazwa zespołu nie jest przypadkowa. Wszyscy się tutaj spotkaliśmy. Ta Warszawa jest dla wszystkich bardzo ważna. Wszyscy mieszkamy i nie zapowiada się, żeby miało być inaczej. Gramy muzykę z tych rejonów, chociaż nie gramy póki co muzyki miejskiej, warszawskiej. Niemniej zataczamy kółeczko wokół tego miasta i właściwie myślę, że w naszej muzyce czuć to, czuć ducha Mazowsza. Jest to muzyka z centralnej Polski bez wątpienia. Co w kapeli cię najbardziej absorbuje i fascynuje jednocześnie? Koncerty, nagrywanie? To mi się bardzo podoba. Jesteśmy wierni temu stylowi, który został wytyczony przy pierwszej płycie. Myślę, że w szczególności mi się podoba w kapeli taki balans między tradycją a współczesnością, bo wydaje mi się, że on wypada w takim dość dobrym punkcie. Wiesz, jest tyle tego źródła, ile potrzeba, tak samo współczesności. My nie wiedziemy na zachód tego, czego się tam jakby spodziewają, tylko jednak my mamy coś do zaproponowania światu i myślę, że dlatego udało nam się jakoś egzystować przez tyle lat na zachodzie. Właśnie dlatego, że wciąż mamy coś atrakcyjnego do zaproponowania. From Warsaw, transmisja wolnej muzyki i wolnego słowa do wolnego świata, a w studiu witam Emilię Sitarz, zespół Quadrafonik. Cześć Emilko. Witaj Maćku. Cieszę się bardzo i gratuluję z waszego sukcesu w Stanach Zjednoczonych w ramach trasy w Madison City, Carnegie Hall i Chicago Symphony Center. Wspaniałe recenzje, przyjęcie publiczności, owacje na stojąco. Wielki sukces polskiej muzyki i artystów, w tym Quadrafonika. Tak, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. To był niesamowity projekt, wielka feta z okazji oczywiście święta całego roku chopinowskiego, urodziny Chopina i polscy muzycy, którzy pokazali tam, co robią z jego muzyką, jak Chopin ich inspiruje. Była muzyka jazzowa, była muzyka tradycyjna. Byliśmy my, Quadrafonik. Czytając recenzję między innymi z New York Timesa, to Quadrafonik był tą wielką niespodzianką.
Co takiego widzicie w źródłach, że inspirujecie się nią jako muzycy? Mhm. No, muzyka ludowa jest naszą naprawdę, myślę, że mogę już teraz powiedzieć, jest naszą wielką miłością i wielką inspiracją. To jest przeogromne bogactwo rytmów, faktur, struktur, melodii, które dają ogromne pole do tworzenia czegoś nowego, bo naprawdę nie wszystkie, nie każda muzyka jest taką bramą, która otwiera nowe możliwości. Polska muzyka ludowa taka jest, bo jest absolutnie przebogata. Pochodzi z innych rejonów. Miłosz jest z Rzeszowa, Madzia jest ze Szczecina, ja pochodzę z Wielkopolski, a Bartek pochodzi z Lublina. I mieszkacie w Warszawie. Mieszkamy w Warszawie i źródła są wszędzie, ale musi gdzieś być taki impuls, który to uruchomi. I tym impulsem, który to uruchomił, była w zasadzie Warszawa. To, że się tu poznaliśmy i to, że zdecydowaliśmy się otworzyć na troszkę inny rodzaj muzyki. Trzymamy kciuki za wszystkie przedsięwzięcia, sukcesów i powodzenia. Dziękuję bardzo. Emilia Sitarz, Kwadrofonik. Dziękuję. Do zobaczenia. Czas z warszawskimi klimatami mija szybko i intensywnie jak doborowa impreza. Zapraszamy do Warszawy. Sprawdźcie koniecznie to miasto. Najlepsze kluby, festiwale, koncerty i muzycy, którzy nadają jedyny niepowtarzalny charakter naszemu miastu. Zapraszamy do Warszawy. Roots from Warsaw. Maciek Szajkowski.